na kilka pytań. Jak pan rozumie demokrację w szkole? Demokrację w szkole, jak rozumiem. Słuchajcie, no myślę, że to jest wasze współdecydowanie o tym, co się dzieje w naszej szkole, jak pracujemy, co możemy zmienić tak, żeby wam się lepiej uczyło, a nam lepiej z wami pracowało. No i żebyście chętniej przychodzili do szkoły, żebyście mieli zdanie i mogli decydować o tym, co robimy. No to drugie pytanie. Czy demokracja w szkole jest możliwa? Czy wystarczy odpowiedź tylko tak bądź nie? Trzeba ją uzasadnić. Tak. Myślę, że demokracja jest możliwa jak najbardziej. To jest nasze wspólne działanie i tutaj to, że wy słuchacie nas, a my będziemy słuchali tego, co wy mówicie, to jest właśnie ta demokracja rozumiana przeze mnie. Więc jest jak najbardziej ona możliwa. To w jaki sposób nauczyciele mogą wspierać samorządność uczniów? W jaki mogą wspierać, a w jaki wspierają, to myślę, że to są dwie różne rzeczy. W jaki mogą wspierać? Czyli przede wszystkim powinni, mogą was słuchać tego, co mówicie i razem z wami podejmować pewnego rodzaju decyzje, bo to, co jest dla was dobre, to wy raczej wiecie sami przede wszystkim. Co motywuje pana do pracy z samorządem uczniowskim? No choćby taka chwila jak teraz, że przychodzicie, biegacie po szkole, jesteście zadowoleni i cieszycie się z tego, co robicie, tak? Że jest to dla was fajne. I ostatnie pytanie. Czy podobają się panu dotychczas realizowane przez samorząd uczniowski projekty? Bardzo mi się podoba ten dzisiejszy projekt. To, że sami działacie praktycznie bez interwencji żadnego i bez pomocy nauczyciela. Bardzo podobał mi się też budżet obywatelski, w którym decydowaliście. No i co jeszcze? Sadzenie drzew mi się też podobało, w które się włączyliście. Tak, jak najbardziej. Strona internetowa, czyli tak, zdecydowanie podobają mi się wasze. A to bardzo dziękujemy za wywiad. Dziękuję również.